Cześć, z tej strony Kacper. Dziś mam dla Was recenzję zeszłorocznego flagowca od Sony, czyli Xperia Z2. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zacznijmy standardowo od obudowy. Całość jest wykonana niemal identycznie jak reszta Zetek, ponieważ mamy na przodzie i na tyle szkło, które tutaj moim zdaniem jest troszeczkę lepsze od tego w Z3, ponieważ zbiera o wiele mniej odcisków palców, a dodatkowo mamy tutaj o wiele mniej rys, więc to na pewno na plus. Ramki urządzenia wykonane są w większości z metalu i mamy tutaj przede wszystkim na prawej krawędzi klawisz zasilania, klawisze głośności oraz fizyczny spust migawki. Nad klawiszami umieszczono zaślepkę, za którą znajdziemy slot na karty microSD, a na przeciwległej krawędzi mamy slot na kartę SIM oraz złącze do ładowania. Niżej mamy magnetyczne złącze również pod ładowarkę, a na samym dole w rogu mamy miejsce do zamocowania smyczy. Na dolnej krawędzi umieszczono mikrofon, a na górze znajdziemy złącze słuchawkowe oraz kolejny mikrofon do na przykład odszumiania rozmów. Na tyle umieszczono aparat o rozdzielczości 20,7 megapikseli z diodą LED. Mamy też logo NFC, mamy logo Xperia oraz na samym środku mamy po prostu napis Sony. Na przodzie znajdziemy natomiast wyświetlacz przede wszystkim o przekątnej 5,2 cala o rozdzielczości 1920x1080 pikseli. Nad wyświetlaczem znajdziemy podstawowe czujniki, mamy tutaj też głośnik oraz aparat do selfie o matrycy 2,2 megapiksela. Pod wyświetlaczem znalazło się tylko miejsce na drugi głośnik. Jeśli chodzi o sam wyświetlacz, to jest on bardzo dobry, aczkolwiek nie idealny. Mam tutaj przede wszystkim dobrą rozdzielczość, bo to jest Full HD, więc pojedynczych pikseli raczej nie zobaczymy. Mamy też świetne kąty widzenia, mamy bardzo dobre odwzorowanie kolorów, ale niestety jasność, szczególnie w nieco mocniejszym słońcu, jest naprawdę średnia i po prostu odczytanie czegoś z wyświetlacza czasami graniczy z cudem. Sony Xperia Z2 działa pod kontrolą systemu operacyjnego Android w wersji 4.4 KitKat. Na szczęście niektóre już egzemplarze otrzymały aktualizację do wersji 5.0 Lollipop, a ja miałem taką okazję, że miałem dwa modele, jeden właśnie z KitKatem, a drugi z Lollipopem. Co do samego systemu nie mam totalnie żadnych zastrzeżeń, ponieważ wszystko działa perfekcyjnie. Zarówno w KitKacie, jak i Lollipopie mamy te same funkcje, jedynie nowsza wersja systemu ma nieco zmienioną nakładkę systemową, która moim zdaniem wygląda o wiele lepiej. Na pewno mamy tutaj polepszone ikony, o wiele lepszy jest też pasek powiadomień, no i prawdę mówiąc ze zmian takich wizualnych, no to prawdę mówiąc tyle. A co do funkcji, to jedną z najbardziej uwielbianych przeze mnie opcji i są tutaj te drobne aplikacje, czyli możliwość uruchomienia kilka aplikacji takich miniaturowych jednocześnie, dzięki czemu po prostu funkcjonalność naszego smartfona bardzo się zwiększa. Resztę funkcji oraz aplikacji jest taka sama jak w przypadku innych urządzeń od Sony, więc myślę, że nie ma sensu opowiadać kolejny raz o tym samym. Jeśli jesteście zainteresowani, to odsyłam Was na przykład do recenzji Xperia Z3. Jak mówiłem przed chwilą, Sony Xperia Z2 naprawdę jest bardzo wydajna. Wszystkie gry, nawet te bardziej wymagające, działają bardzo dobrze, nie oświadczymy tutaj żadnych lagów czy trzcinek, więc to na pewno na spory plus. Sony Xperia Z2 posiada aparat o rozdzielczości 20,7 megapiksela, który pozwala robić naprawdę świetne zdjęcia. Moim zdaniem wychodzą one o wiele lepsze nawet niż w Xperia Z3, ponieważ nie mam tutaj już problemu z żadnym wyostrzaniem mniejszych elementów, co niestety zdarzało się w Xperia Z3. Ale wróćmy do naszej Z2. Co do jakości zdjęć nie mam naprawdę żadnych zastrzeżeń, ponieważ wychodzą one pełne szczegółów i świetnym odwzorowaniem koloru. Ale tak jak w przypadku większości smartfonów, bardzo dobre zdjęcia możemy zrobić tylko w dobrym świetle, ponieważ po zachodzie słońca czy w sztucznym świetle musimy się przygotować, że jakość zdjęć diametralnie spadnie. Dodatkowo muszę powiedzieć, że zaimplementowana w smartfonie dioda LED całkowicie nie radzi sobie z precyzyjnym oświetlaniem fotografowanego obiektu, przez co zdjęcia czasami wychodzą po prostu prześwietlone. Co do aplikacji aparatu, jest ona identyczna jak w przypadku większości urządzeń od Sony, czyli mamy tutaj wszystkie dodatki, takie jak na przykład robienie zdjęć z jakimiś efektami dodatkowymi, mamy tutaj rozszerzoną rzeczywistość, mamy różne możliwości robienia panoramy na przykład. Naprawdę jest tego całkiem sporo, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Sporym atutem flagowców od Sony jest to, że mamy tutaj fizyczny spust migawki. Działa on tutaj perfekcyjnie, ponieważ jest bardzo miękki
więc możemy w prosty sposób robić zdjęcia. No i na przykład, gdy przyciśniemy ten klawisz przez kilka sekund, to robimy zdjęcia seryjne. No i możemy wybrać, czy to będą zdjęcia wykonywane w trybie standardowym, albo w trybie szybkim i naprawdę wtedy możemy zrobić błyskawicznie mnóstwo zdjęć i wtedy możemy wybrać na przykład w ruchu, jak robimy jakieś zdjęcia, to jedno perfekcyjne zdjęcie. Co do aparatu frontowego, no to tutaj niestety nie jest tak cudownie, ponieważ jest tutaj tylko matryca o rozdzielczości 2,2 megapiksela, która w moim odczuciu jest po prostu troszeczkę za słaba. Możemy zrobić no poprawne zdjęcia, aczkolwiek i tak wychodzą pełne szumów, szczególnie w nieco gorszym oświetleniu, a dodatkowo myślę, że kolory są tutaj troszeczkę wyblakłe. Tak jak we wszystkich urządzeniach od Sony, które miałem u siebie w domu, tak i Z2 charakteryzuje się naprawdę świetnym akumulatorem. Możemy używać naszego smartfona przez 2 dni spokojnie, nie musimy martwić się, że nasz telefon się po prostu rozładuje. A gdy chcemy używać smartfona cały czas, tak jak ja to robiłem, czyli cały czas jest włączona transmisja danych, chyba że w pobliżu jest Wi-Fi, dodatkowo mam włączone zawsze Bluetooth, bo mam podłączony do jakiegoś smartwatcha, oraz jasność jest zawsze ustawiona na maksymalnym poziomie, no to wtedy wyświetlacz jest w stanie wyświetlać treści przez około 5 godzin. Jak dla mnie jest to w zupełności wystarczający wynik i myślę, że urządzenia z Xperią charakteryzują się właśnie tym, że mają rewelacyjną baterię, więc jeśli szukacie smartfona z dobrą baterią, to któraś Xperia może być właśnie dobrym wyborem dla Was. Podsumowując, Sony Xperia Z2 jest naprawdę świetnym smartfonem, który zrobił na mnie nawet większe wrażenie niż Xperia Z3. Mam tutaj do dyspozycji przede wszystkim bardzo dobry aparat, rewelacyjną baterię, no i wygląd też jest całkiem przyzwoity, aczkolwiek cały czas powtarzanie tego samego wyglądu we wszystkich flagowcach to jest troszeczkę już męczące. Jak już mówiłem, miałem 2 egzemplarze Xperii Z2. Niestety jeden z nich troszeczkę, że tak powiem, uszkodziłem. Chciałem nagrać sceny podwodne do recenzji właśnie, żeby wrzucić, no a wiadomo, no Xperia Z2 jest wodoszczelna, więc myślałem, że nic się nie stanie. No niestety telefon wyłączył się po pewnym czasie, bo dosłownie po 1,5 minuty w wodzie, no i niestety już się nie włączył, więc nie odzyskałem filmu pod wodą, więc niestety Wam nie pokażę, jak telefon nagrywa pod wodą. Z tego co mi wiadomo, to problem ze szczelnością tutaj jest jednorazowym przypadkiem i w większości urządzeń raczej się to nie zdarza, ale oczywiście jest to elektronika i wszystko czasem może nawalić. Niemniej jednak myślę, że mogę Wam polecić tego smartfona mimo tej wady w jednym egzemplarzu, ponieważ jest to naprawdę dobre urządzenie, które charakteryzuje się, jak już mówiłem, genialną baterią, dobrym aparatem oraz sporą płynnością systemu, więc to na pewno jest na plus. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie o tym modelu i oczywiście pisemna wersja tej recenzji jest dostępna na blogu kapsologicznie.pl. Dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!